Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy piątek, 24 maja. Znajdujemy się na Riwierze Tureckiej w Turcji. Zapraszam Was na film, w którym porozmawiamy sobie o aktualnej pogodzie w Turcji. Zmierzymy temperaturę wody w basenach w hotelu, w którym się aktualnie znajduję. I zobaczymy też temperaturę wody w morzu. Także opowiem trochę o hotelu, o Sincekum Beach i pokażemy kremy do opalania, które my polecamy z naszego doświadczenia. Zapraszam Was serdecznie, zaczynajmy. Wczoraj przyjechaliśmy do hotelu Os Sincekum Beach. Jest to nasza druga wizyta w tym hotelu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście live'a z wczorajszego spaceru, to zapraszam serdecznie. Możecie go zobaczyć u nas na kanale, bądź też film sprzed półtora roku, jak tu byliśmy. Oczywiście najnowsze relacje też nagramy i będziemy aktualizować to, co się teraz dzieje versus to, co się wtedy działo. Także wszystko elegancko zobaczycie. Jeżeli chodzi o pogodę, to jest ciepło, 27 stopni około w cieniu. Natomiast dzisiaj mocniej przywiewa, czego wczoraj nie było. Ostatnie dwa dni to wręcz był upał, właśnie takie bardziej stojące powietrze, a dzisiaj naprawdę wieje i to konkretnie wieje, więc odczucie jest mniejsze na pewno niż te 27 stopni w cieniu, a wczoraj było dużo większe, także w noc się pogoda zmieniła. No i o ile wieczory ostatnio były właśnie takie 20, w nocy było 20 stopni, nawet wieczorem patrzyłem przez wczoraj to 24, to wczoraj było bardziej w nocy 18, także troszkę się ochłodziło. Domyślam się, że też baseny mogły się przez tą noc troszkę schłodzić, no i spełnia, słuchajcie. Możliwe, że to dlatego właśnie. Także zmierzymy sobie temperaturę wody, bo wczoraj, powiem szczerze, Wam szczerze, jak wchodziłem do basenów, jak się kąpaliśmy, to zupa. Po prostu taka zupa, najcieplejsza woda chyba odkąd przyjechaliśmy do Turcji w tym sezonie, także naprawdę było bardzo przyjemnie. Zobaczymy, czy dzisiaj tak jest cały czas, czy jednak troszkę się ochłodziło, ale na pewno niewiele. Także chodźmy, pomierzymy sobie temperaturę wody w basenach w hotelu Os Sincekum Beach. Generalnie w tym hotelu nie mamy dużej ilości basenów. Mamy jeden, ale konkretny, taki duży basen. Zobaczcie, z wejściem jak do morza, takim plażowym. Także to jest mega, mega plus. I powiem Wam szczerze, że to też jest na pewno po remoncie, bo ja pamiętam półtora roku temu leżała tu taka mata, było to trochę do zalezieleniałe, także zrobili tutaj porządny remont tego wejścia, przynajmniej do wody. No i jest tam jeszcze brodzik, także tam też będziemy mierzyć temperaturę wody. I zobaczcie, zjeżdżalnie też, tak jakby wjeżdżają do tego głównego basenu. Ten basen, zobaczcie, ciągnie się tam daleko, hen-hen. A na końcu basenu, podpowiem Wam, jest bar. Także można sobie do baru podpłynąć i zamówić jakieś piciu. Dobra, zobaczmy, jaka temperatura wody jest tu w tym basenie. Zmierzę w dwóch miejscach, tu gdzie jest płycej i gdzieś później, gdzie będzie głębiej. No i brodzik jeszcze po drodze, także zobaczmy najpierw tu, gdzie jest płycej. Zobaczcie sami, 28,8 stopnia. No naprawdę zupa, zupa, powiem Wam szczerze. Wczoraj ta woda, wydaje mi się, że po 30 musiała mieć, około 30. Także naprawdę bardzo, bardzo ciepła woda. No najcieplejsza do tej pory w tym roku w basenie niepodgrzewanym, bo to trzeba podkreślić, to jest basen niepodgrzewany. Baseny podgrzewane, no oczywiście bywają cieplejsze, ale to też jest rzadko, żeby powyżej 30 miały. Na przykład w Delfinie pamiętam 33. Brodzik, zobaczmy. Brodziku jest też cieplutko, 28,1. No i jeszcze trochę na głębszej wodzie zobaczymy i to z basenów będzie tyle. Za to, czyli nie ilość, a jakość, akurat w tym hotelu. No i jeszcze pójdziemy na plażę, a plaże właśnie są trzy, także tam będziemy mieli pole do popisu. Jaką temperaturę ma tu woda? Już patrzymy, 28,3, także bardzo, bardzo ciepło. Chodźmy na plażę. Wchodzimy na plażę numer 1. No i zobaczcie, plaża dzisiaj prawie pusta, bo wieje, bo fale. Także chętnych zbytnio nie ma do kąpieli morskich. Ja się nie dziwię, o jaka fala, normalnie w molo się wbija, powiem Wam szczerze. Także ja się nie dziwię. Naprawdę, pogoda się tak, powiem Wam, diametralnie zmieniła z dnia na dzień, bo wczoraj upał, wczoraj ciepło. Pewnie będziecie słyszeć trochę ten wiatr, niestety. Ale dobra, już wchodzę, daleko nie wejdę, bo mnie może ładnie podlać. Także pomierzymy to, co przyleci. 24,4 stopnia to, co przyleciało. No jeszcze raz spróbuję. Na tej pójdziemy już na tamte dwie inne plaże, ale dobra, teraz mam więcej wody. 24,4. Także no ciepła woda cały czas, ale no minimalnie się ochłodziła od po ostatnich pomiarów wtorkowych.
to właśnie przez tą zimniejszą noc, dzisiaj pewnie idziemy, zobaczymy w tych dwóch pozostałych plażach. Ale przyznacie, że ta plaża bardzo ładna, piasek, zobaczcie, zabawa. Tu są przeważnie 2-3 rzędy leżaków, no natomiast przez dzisiejsze fale oni je schowali. I tu mamy kolejne dwie plaże, czyli to już będą 3 z 3. Na takim półwyspie leżą te plaże. Jedna jest ładniejsza, ta właśnie, którą wam teraz pokazuję, z takim piaskiem i łagodniejszym wejściem do wody. Spróbuję trochę głębiej zmierzyć temperaturę wody w tym, na tej plaży, w morzu, niż tam na pierwszej plaży. Zobaczymy, czy może będzie podobna, czy trochę zimniejsza, bo im głębiej, tym teoretycznie powinno być jednak trochę zimniej. Tutaj wchodzę, no i będę próbował, tu są takie fale, więc musi trochę wody przypłynąć, ale spróbujmy. I jaką temperaturę mamy? 24, 23,7 coś pokazuje. Ten moment, o, teraz mi się uda zanurzyć. 24 około, ponad 24, 24,4, także ciepła nadal woda. Dobra, została nam jeszcze jedna plaża. Chodźmy w jej kierunku. Tu właśnie, tak jak wam pokazałem, to jest taki półwysep, jest boisko do siatkówki. Można sobie pograć w siatkówkę, ale nie przy takim wietrze, jak jest teraz. Zobaczcie, jak palmy falują. Niesamowity wiatr. To chyba drugi raz, odkąd jesteśmy w Turcji w tym sezonie, aż tak wieje. Na samym początku, w sobotę, pamiętam, w Delfinie wiało tak mocno. I tutaj dzisiaj się trafiła taka pogoda. Chyba znajomi nam z Polski ten wiatr przywieźli. Właśnie, o. A tu znana youtuberka, może kojarzycie. Córeczka, koleżanka. No i są dzieciaczki jeszcze, Czesio z koleżanką. Także zobaczcie, ta plaża już też nie jest zła. Aczkolwiek na wejściu macie takie trochę skałki. Natomiast bez problemu można wejść. Tam jest, nie jest bardzo głęboko. I się pokąpać. To są też takie zatoczki, więc też jest w miarę bezpiecznie, że tak powiem, nie ma jakichś prądów czy coś, jak sami zresztą widzicie. I jaka woda ma temperaturę? 25 tu ponad. Wow. Czyli tu jest najcieplejsza jednak. No to nieźle. 25, 20, 24, 25 stopni wszędzie. Uciekłem, kochani, z nadmorza, bo wiało niemiłosiernie. Widzieliście to. Troszkę dzisiaj nawet głowy urywa. Z tego, co patrzyłem na prognozy, to ten wiatr z godziny na godzinę ma ustępować, ma trochę się zmniejszać, nie do zera, no ale ma być później mniejszy. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie widzicie, woda w basenie bardzo ciepła, czy w brodziku ponad 28 stopni, także mega, nic, tylko korzystać jak najbardziej z tego typu atrakcji, jeżeli chodzi o pogodę. No to też jest ciepło, tylko nawet ten wiatr, powiem wam szczerze, takiego chłodu daje, także jeżeli lecicie w najbliższych dniach do Turcji, no to na pewno polecam zabrać bluzy, bo prognoza mówi, że właśnie w nocy tak ma być 17-18 stopni, to jest, myślę, na bluzę spokojnie. Długie spodnie chyba niepotrzebne, przynajmniej mi przy takiej temperaturze kompletnie niepotrzebne. No ale to już musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wasza tolerancja. Ja wczoraj siedziałem w nocy właśnie 2 godziny, czekając na znajomych w krótkiej koszulce i w krótkich spodenkach. Mi było ok, chociaż bluzę mógłbym założyć, ale długich spodni absolutnie nie. Pogoda dobra w Turcji, widzicie, ciepło i tak dalej. Także śmiało przyjeżdżajcie, nie obawiajcie się, będzie dobrze. A nawet jak się trafi jakiś taki gorszy dzień i tak dalej, to jest idealny moment, żeby pojechać na wycieczkę lub zakupy. Przynajmniej nie będziecie mieli poczucia, że straciliście dzień dobrej pogody nad wodą, powiedzmy. Także trzeba szukać takich rozwiązań, jeżeli dzień jest gorszy. Wiecie, nawet jak na 7-10 dni traficie 1-2 dni gorsze, naprawdę to i tak będzie dobrze. Maksimum, myślę, już zaraz czerwiec, to już jest pewna pogoda w Turcji. 90, myślę, 5% pewności pogody, także z doświadczenia też wam to mówię, swojego i innych, nie macie zupełnie już się czego obawiać. Kochani, co w najbliższych dniach nas czeka? Jutro i pojutrze, czyli w sobotę, w niedzielę, zapraszam o 9:30 na relację z nowo otwartego hotelu Eftalia Blue. Jesteście ciekawi, jak wypada na tle innych Eftali? To jest nowy właśnie hotel tej popularnej sieciówki. Otworzył się kilka dni przed początkiem maja. Przekwaterowali tam sporą grupę Polaków i Anglików z innych hoteli podczas overbookingu.
No ale oficjalnie od 1 maja, my już pobyt tam mamy za sobą. Powiem wam tyle, że dla nas było spoko, byliśmy tam ze znajomymi, więc też miło spędziliśmy czas, dzieciaki się super bawiły. Oczywiście to wszystko zobaczycie w relacjach, które będą jutro i pojutrze. Jutro o 9.30 film o jedzeniu, a w niedzielę film z atrakcji tego hotelu, pokoi. A pokoi wam pokażemy aż 4 tym razem, słuchajcie. 2 rodzinne, jeden taki większy i jeden swim up, czyli z basenem, z dostępem do basenu. Także na samym początku filmu już będzie ten pokój z dostępem do basenu. Także zapraszam was serdecznie na oglądanie filmów w sobotę i w niedzielę. A jeżeli macie jakieś pytania właśnie o Eftalię Blue, no i ogólnie o inne Eftalie, to zapraszam też was do udziału w niedzielnym live o 20 w niedzielę, 26 maja robię live'a, o którym właśnie będę, na którym będę właśnie odpowiadał na wszystkie pytania, które zadacie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy gdzieś indziej też. Po prostu zapisuję te pytania, odpowiadam na nie. Możecie też zadawać mi pytania na żywo. Wszystko to, co wiem, no to wam powiem o Eftalii Blue i ogólnie o innych Eftaliach. A trochę już doświadczenia z Eftaliami mamy. Byliśmy w 4. Byliśmy, słuchajcie, w zeszłym roku w Eftalii Village, w Eftalii Ocean, a w tym roku byliśmy w Eftalii Aqua i Eftalii Blue. Także 4 Eftalie za nami. No i wyspa oczywiście. Wyspa, która jest wspólna dla wszystkich Eftalii. Także zapraszam was serdecznie w niedzielę. W przyszłym tygodniu będziemy w 2 hotelach: Utopia, World i Selectum Family Side. Także na pewno możecie się spodziewać live'ów z tych hoteli ze spacerem. Tradycyjnie, tak jak ostatnio to robię, i oczywiście wtedy powiem też o pogodzie. 2 relacji pogodowych z pomiarami temperatury wody, tak jak to robimy. A na przyszły weekend szykujemy dla was relacje z hotelu Pegasus Resort, w którym byliśmy całkiem niedawno. Także tak zapowiada się, kochani, następny tydzień na naszym kanale. Jeżeli chodzi o hotel Os Inchecum Beach, no to jest taki już też troszkę starszy hotel. Duży teren na półwyspie położonym, zobaczcie sobie na mapie, polecam. Bardzo fajny teren za mną. Za mną widzicie nasz widok z okna, także uważam, że dostaliśmy bardzo fajny pokój tym razem. Mamy takie, widzicie, boisko, dużo zieleni, dużo kwiatów. To nie jest moloch, to są budynki 3 kondygnacyjne. Także jest ta przestrzeń, czuć taki relaks, błogość, bym powiedział. No i jeżeli chodzi o jego obłożenie, no to uważam, że jeszcze nie jest pełen, ale jest trochę ludzi. Tylko że właśnie ten hotel ma taki duży teren w stosunku do ilości pokoi, że wydaje mi się, że tutaj takich wielkich tłumów to nigdy nie ma. Może mogę się mylić, dajcie mi znać w wakacje, jeżeli tu będziecie. Danielu, to też do ciebie prośba, jak będziesz w lipcu, proszę, żebyś dał znać, czy tu w ogóle są właśnie kiedykolwiek tłumy, bo mi się wydaje, że nie. My byliśmy w październiku kiedyś, teraz jesteśmy w maju, no i nie widzimy tych tłumów. Nawet powiem wam szczerze, w restauracji, czy na śniadaniu dzisiaj, czy wczoraj na kolacji, też tłumów nie było, akurat byliśmy pod koniec kolacji i pod koniec śniadania, także luzik był kompletny. Naprawdę to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, nie czuć się takiego, wiecie, nie czeka się za bardzo w nic, po nic w kolejkach, no może tam, nie wiem, 3-5 minut po omleta, dzisiaj czekałem dosłownie rano, także to jest fajne. Jeżeli chodzi o narodowości, to wydaje mi się, że najwięcej jest tu naszych rodaków, Polaków. Na drugim miejscu wydaje mi się, że niemiecki słyszałem najczęściej. I powiem wam, że trochę Turków widziałem i tyle. Ja na razie nie słyszałem żadnego innego języka. Na pewno są jeszcze jakieś inne nacje i jeszcze to usłyszę czy zobaczę. Natomiast na ten moment polski i niemiecki dominuje, wydaje mi się, tu. I słuchajcie, obsługa też, wiele osób z obsługi mówi dużo po polsku, także może to jest właśnie fajny hotel pod tym kątem dla osób, które mają jakąś barierę językową i boją się po prostu, że się nie dogadają. Tutaj się dogadacie. Tutaj naprawdę, jeżeli będziecie potrzebować pomocy, to w języku polskim znajdziecie tą pomoc. Także pod tym kątem na pewno polecam. Powiem wam szczerze, że moi rodzice, jak to byli 1,5 roku temu, to też bez problemu się, że tak powiem, dogadywali, a że tak powiem, płynnie w żadnym języku zagranicznym nie mówią, tylko właśnie takie słowa jakieś, co potrzebują sobie zamówić, to jasne, ale bez problemu, nie mieli tu problemów, nie mieli żadnej bariery językowej. Także pod tym kątem naprawdę dobry hotel. A teraz jeszcze dla mnie osobiście ważny bardzo wątek, czyli ochrony przed słońcem. Jak wiecie, promieniowanie UV jest duże w Turcji, nawet powiedziałbym, że bardzo duże, także chrońmy się nawzajem wszyscy od słońca. Także zapraszam was, pokażę wam nasze polecajki kremów, pokażemy z Eweliną i później jeszcze właśnie opowiem kilka praktycznych i przydatnych informacji na ten temat.
Teraz czas na polecajki kremów. Nie jest to reklama ani nic, tylko po prostu kremy, które sprawdziliśmy. Metodą prób i błędów wybraliśmy, naprawdę wiele testowaliśmy, a jak wiecie, używamy dużo kremów, dużo spędzamy w miejscach, gdzie jest ostre słońce, także takie dwa nam się udało wybrać, najbardziej nam odpowiadają i nam się najbardziej sprawdzają. Tu mamy krem do twarzy, to jest typowy krem do twarzy firmy Holika Holika, tak? Tak, tak, to jest taki krem, że można go użyć nawet pod makijaż, czy w ogóle bez makijażu i on jest taki, że skóra się nie poci, jest naprawdę przyjemny, no nasz ulubiony tak naprawdę i dzieci nim smarujemy i siebie. To jest też do ciała, ale on jest, no trochę nam szkoda go używać na ciało, bo jest go mało, to jest 100 ml, co też jest plusem, bo do bagażu podręcznego idealnie pasuje. Także to jest nasz taki do twarzy, a to jest nasz taki do ciała, to jest suchy olejek i on też jest 50, on jest fajny, bo on po prostu tak pryska, czyli no, pryśnie się dziecko, trochę rozsmaruje i no i w sumie już, i może lecieć dalej, on jest wodoodporny, także nam też pasuje, bo nawet dzieciaki same chcą, żeby ten używać, że mamy też jakieś inne kremy, takie już zwykłe, no ale je wiadomo, to się tak wyciska, a później się rozsmarowuje 3 godziny, a ten po prostu psikamy, to jest spray, no i on jest wygodny i bardzo wydajny. Tak, i można też na mokrą skórę go używać. Tak, właśnie o to chodzi, że można go też na mokrą i na suchą skórę, także jak dzieciaki wyjdą z basenu, to też szybko spsikać, trochę rozsmarować. No i już, gotowe. Tak, linki do tych kremów wrzucamy Wam w opisie do filmu i w przypiętym komentarzu, także możecie skorzystać. My naprawdę te kremy polecamy, tak jak mówię, sprawdziliśmy wiele kremów i te nam najbardziej odpowiadają, z nimi jest wszystko ok. No i 50 to są oczywiście, my używamy tylko i wyłącznie 50, chronimy się przed słońcem jak możemy. Dlatego to używamy cały, przynajmniej ja używam cały rok, czy zima, czy lato. Ten też jest wodoodporny, no a ten to wiadomo tylko tak, na wyjazdach. Tak, przy wodzie, nie? Na wyjazdach, tak. No jak chodzimy przy ostrym słońcu, także tak wygląda nasza polecajka kremów aktualna. Także kochani, no ode mnie rada, po prostu chrońcie się przed słońcem jak możecie. My używamy 50, używamy koszulek UV, które nieraz widzicie na naszych filmach. Ja po prostu polecam to robić. Ewentualnie poczytajcie sobie o czerniaku, porozmawiajcie z dermatologiem. To jest najwłaściwsza osoba odnośnie tego tematu. Ja musiałem w życiu się doedukować 3 lata temu na ten temat. Stety bądź niestety, natomiast teraz jestem mądrzejszy i staram się chronić przed słońcem na maksa, jak się da po prostu. I tyle, jeżeli chodzi o to właśnie promieniowanie słoneczne, no to tutaj w Turcji teraz na maksa było 9 do tej pory, co jeszcze nie jest jakąś masakrą, że tak powiem, bo słuchajcie, myślę, że bliżej w czerwcu, już w lipcu to nawet będzie osiągać pewnie 12. To jest naprawdę bardzo dużo, bo w lato w Polsce nad Bałtykiem jest, powiedzmy, ogólnie w Polsce jest 6. To jest naprawdę tak już bardzo dużo jak na Polskę, natomiast na przykład w takiej Tajlandii czy w Bali potrafi być 13-14, także to jest aż taka różnica. No i powiem Wam szczerze, że powyżej 6 no to już konieczna 50 z mojej perspektywy, a poniżej 4 powiedzmy, że już możecie, że tak powiem, jak jest po jakiejś 16-17 właśnie to spada do tej 4 i poniżej, to już te promieniowanie nie jest takie mocne i ono się zaczyna tak w okolicach 10, coś koło tego, 9.30, 10 w sezonie. Także polecam się chronić, polecam używać kremów, polecam używać koszulki. My kontynuujemy naszą podróż relacji pogodowych, możecie spodziewać się jeszcze przez około miesiąc, a tymczasem wrzucam Wam filmy z dwóch hoteli. Jeden typowo pod szaleństwo, Long Beach Resort, naprawdę multum atrakcji. I drugi, Alba Resort, spokojniejszy, ciszy, właśnie bardziej pod relaks hotel. Także wybierajcie, czy szaleństwo, czy relaks. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Wam serdecznie, miłego weekendu.